W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy hydrant wewnętrzny w garażu musi być ogrzewany. Pytanie to często pada w ramach wymiany uwag i stanowisk, konsultacji z projektantem branży sanitarnej, który projektuje taką instalację hydrantów wewnętrznych, i często jest też zadawane przez przedstawiciela inwestora, czy na przykład nie jest to nadmierny koszt obciążający budżet inwestycji. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy hydrant, który znajduje się w garażu zamkniętym, nieogrzewanym i temperatura na zewnątrz jest dodatnia. Wówczas oczywiście nie ma problemu z kwestią zabezpieczenia tego hydrantu przed zamarzaniem. Natomiast kiedy temperatura spada na zewnątrz poniżej zera, a garaż jest nieogrzewany, nawet jeżeli temperatura w samym garażu jest powyżej zera, to często taki hydrant przy bramie, i to jest akurat już tutaj doświadczenie niestety negatywne z inwestycji, gdzie obserwuję, pierwszy hydrant przy bramie wjazdowej po prostu potrafi zamarznąć w czasie silnych mrozów. Pytanie oczywiście, co na to przepisy, co na to zasady wiedzy technicznej. Tutaj bym polecił, żeby odpowiedź szerszą dotyczącą wymagań hydrantów wewnętrznych znaleźć na stronie Platformy Aplikacji Przeciwpożarowej. Są do pobrania karty charakterystyk urządzeń przeciwpożarowych. Zakładka na dole to są hydranty 33, które stosujemy właśnie w garażach. W karcie charakterystyki podstawowej znajdujemy opis, podstawowe wymagania, jak również podstawowe schematy. Oczywiście to nie zastępuje projektanta, natomiast warto sobie krótko, nie są to długie opracowania, przeczytać i sprawdzić, czy wszystkie wymagania mamy spełnione. Proszę sobie teraz wyobrazić, że jeżeli mamy taki garaż, nawet w którym ta temperatura jest powyżej zera, przewidywana, to tak jak wspominałem wcześniej, hydrant przy na przykład wjeździe potrafi zamarznąć. Odpowiedź znajdujemy w karcie charakterystyki, właściwie w przepisach, ale cytuję za kartą charakterystyki podstawowej. W budynku należy zabezpieczyć przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i hydranty przed możliwością zamarznięcia. Mamy różne sposoby. Jednym z tych jest hydrant ogrzewany. Jest to oczywiście bardzo dobre rozwiązanie, dlatego bo umożliwia natychmiastowe użycie takiego hydrantu. Przepisy dopuszczają, prawda, również zastosowanie instalacji suchej, natomiast jeżeli chodzi o doświadczenie, bywa to kłopotliwe w eksploatacji. Proszę pamiętać, że to ciśnienie spada czasami, włączają się sprężarki, i to jest taki przykład z inwestycji, która została jakiś czas temu zrealizowana. Teoretycznie miało wszystko działać, natomiast kiedy otwierano hydrant, padało ciśnienie, powinien być sygnał na pompy, natomiast sprężarki podawały taką ilość powietrza, że pompy się nie uruchamiały. Lepsze są rozwiązania najprostsze. Takim rozwiązaniem będzie instalacja nawodniona, hydranty nawodnione, gotowe do natychmiastowego użytku, ale powinny być wówczas ogrzewane, jeżeli występuje ryzyko zamarznięcia. Wówczas nie nastąpi taka sytuacja, jak na załączonym obrazku, gdzie po prostu hydrant przy bramie nie jest gotowy do użytku.